Zakończyła się realizacja pierwszego etapu projektu pod nazwą Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dąbrowicach Starych. Wykonawcą robót była firma Frontcar DP, spółka z OO, z siedzibą w Policach Średnich. Zgodnie z podpisaną umową do zadań wykonawcy należało demontaż istniejących parapetów podokiennych, demontaż i utylizacja starego orynowania, ręczne usunięcie odspojonego tynku mineralnego, wykonanie elewacji tynkiem mineralnym na siatce z włókna szklanego w nawiązaniu do koloru istniejącej elewacji, dostawa i montaż zewnętrznych parapetów podokiennych, dostawa i montaż orynowania dachu i rur spustowych. Koszt inwestycji zamknął się w kwocie 157 809 zł.